To najważniejszy egzamin w życiu ucznia. Matury, bo o nich mowa, to podsumowanie kilkunastu lat nauki. Dla niektórych to koniec edukacji, dla pozostałych przepustka na studia i uczelnie wyższe. Po majówce abiturienci przystąpili do egzaminu dojrzałości. Na pierwszy ogień oczywiście język polski. Niektórzy zdenerwowani, niektórzy pogodzeni z losem. Tak podeszli do matur uczniowie Krośnieńskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. No co, pół godziny do matury, co ma być, to będzie. No słabo ogólnie, check engine mi się zaświecił w Civicu. Przygotowany. Myślę, że będzie lalka, jak co roku. Lalka Prusa, wesele Wyspiańskiego czy dziady Mickiewicza, a może jeszcze coś innego. Od lat maturzyści, ale nie tylko oni, zastanawiają się, jakie tematy pojawią się w arkuszach egzaminacyjnych. Także i tym razem tematy rozprawek maturalnych nie zawiodły. Co było źródłem szczęścia Marii Dąbrowskiej, noce i dni? I Pan Tadeusz. Dwa tematy były dosyć proste, trzeci był trochę taki cięższy, ale myślę, że było ok. A wrażenia ogólnie, jak myślisz? Będzie dobrze, będzie niedobrze? Myślę, że będzie dobrze. Na początku był taki lekki stres, ale później już było wszystko ok. W środę był język polski, w czwartek matematyka, a w piątek języki obce. W przyszłym tygodniu maturzyści przystąpią do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wyniki poznają na początku lipca.